Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na losowaniu 22. Orlen Mistrzostw Polski Oldboyów w piłce siatkowej. Kolejna edycja przed nami. Spotykamy się teraz w Kędzierzynie Koźlu, gdzie przez 3 dni rywalizować będziemy w kilku kategoriach wiekowych o bardzo cenne, popularne trofea. Wiemy, że cała impreza cieszy się ogromną popularnością nie tylko samych uczestników, ale także ich rodzin, dlatego wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy też tych, którzy dziś od wczesnego rana dzwonili tutaj do nas, aby dowiedzieć się z kim i czy na pewno przystąpią do rywalizacji. O tym przekonamy się za chwilę. Zasady losowania będą bardzo proste, ale najpierw przedstawię Państwu komisję, która czuwać będzie nad sprawnym przeprowadzeniem naszego losowania. Cezary Matusiak, główny komisarz Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA, pani Renata Sobolewska, zastępca głównego komisarza Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA i koordynator do spraw rozgrywek Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA, Paweł Ignatowicz. To znamienite gremium będzie czuwało nad sprawnością przeprowadzenia naszego losowania. Zaczynamy od najmłodszej kategorii, kategorii plus 35. Tutaj do rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn. 3 najlepsze z poprzedniego sezonu zostaną rozstawione i znajdują się w tym pucharku. Są to drużyny z Kędzierzyna Koźla, Gorzowa Wielkopolskiego i Radomia. Rozpoczynamy losowanie w kategorii plus 35. W tym pucharku znajdują się 3 rozstawione drużyny. Za chwileczkę przekonamy się, w jakich grupach rozpoczną swoją rywalizację. Hydrotrak, administrator Radom. Hydrotrak, administrator Radom. Pierwsza z rozstawionych drużyn. Za momencik dowiemy się, do której grupy trafi drużyna z Radomia. W bardzo silnym składzie podobno. Grupa B. Drużyna z Radomia w grupie B. I zobaczymy, z jakim numerem rozpocznie rywalizację. Tak, losujemy spośród 3 drużyn, ponieważ w grupie B wystąpią 3 drużyny. Będzie to pozycja B1. Numer 1 wraca do swojego pojemnika. Druga rozstawiona drużyna. Albo Kędzierzyn Koźle, albo Gorzów Wielkopolski. Mostostal Azoty Kędzierzyn Koźle. Nasi gospodarze tegorocznych Mistrzostw Polski Oldboyów po raz 22. Przypominamy Mistrzostwa Polski imienia Wojciecha Zielińskiego. Grupa C. Mostostal Kędzierzyn Koźle trafia do grupy C i losujemy jedno z 3 wolnych miejsc w tej grupie. Drużyna z Kędzierzyna Koźla rozpocznie także z numerem 1 rywalizację w swojej grupie. Ostatnia z rozstawionych drużyn to powinna być drużyna Lextomu Gorzów Wielkopolski i tak też jest właśnie. Lextom Gorzów Wielkopolski. Tutaj niespodzianki też nie powinno być żadnej. Grupa A. I tutaj losujemy z 4 numerów miejsce dla drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego. Numer 4. Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego rozpocznie rywalizację z numerem 4. Przechodzimy do rozstawienia i rozlosowania pozostałych zespołów. Teraz 3 ostatnie wolne miejsca w grupie A. Zobaczymy, kto zagra pod numerem A1 w grupie A Mistrzostwa Polski Oldboyów w kategorii plus 35. Old Volley Team Poznań. Old Volley Team Poznań. Grupa A. Numer 1. Numer 2 w grupie A. Alu Projekt Legnica. Kategoria 35+. Drużyna z Legnicy wystąpi pod numerem 2. No i numer 3 w grupie A. Sklep bez nazwy Łódź. Sklep bez nazwy Łódź to jest drużyna, która uzupełnia rywalizację w grupie A. Przechodzimy do grupy B. W grupie B z numerem 2 wystąpi drużyna KSK Kołczygłowy Lwoscewice. Coś mi się zdaje, że będzie to moja ulubiona drużyna, która bierze udział w rozgrywkach w kategorii 35+. Ta drużyna rywalizować będzie w grupie B i jeszcze ostatni z zespołów w grupie B. W grupie B pod numerem 3 Volley Klub Warszawa. Volley Klub Warszawa pod numerem 3. I tak będzie wyglądała grupa B. Drużyna z Radomia, tak jak mówiłem, przygotowana do tego, aby wystąpić w bardzo silnym składzie. Volley Warszawa. Volley Warszawa. Volley Klub Warszawa w kategorii 35+, numer 3 i drużyna
Kołczygłowy, Elwoscewice. To jest skład grupy B. To sobie wszystko jeszcze na spokojnie, za momencik przypomnimy. No i dwie drużyny nam pozostały w rywalizacji w kategorii 35+. Proszę bardzo, to będzie numer 2 w grupie C razem z Mostostalem, Azotami, Kędzierzynem Koźlem, Leśna Perła, Damons Rybnik. Tak nazywa się drużyna, która przystąpi do rywalizacji z numerem 2 w grupie C. I numer 3, Kędzierzyn Koźle, Rybnik. Niespodzianki nie ma. Jastrzębie Zdrój, SIDG albo SITG Borynia, Jastrzębie Zdrój. To już dowiemy się na miejscu, jak to wszystko będzie wyglądało. Zatem reasumując, kategoria 35+, grupa A, numer 1 to Old Volley Team Poznań, numer 2 Alu Projekt Legnica, numer 3 Sklep Bez Nazwy Łódź i numer 4 Lekstom Gorzów Wielkopolski. W grupie B numer 1 to Hydrotrack Administrator Radom, numer 2 KSK Kołczygłowy, Elwoscewice i numer 3 Volley Klub Warszawa. Wreszcie grupa C, Mostostal Azoty Kędzierzyn Koźle, Leśna Perła Damons Rybnik i SIDG Borynia Jastrzębie Zdrój. Czas na drugą kategorię, którą będziemy rozlosowywać, to kategoria 40+. Tutaj do rywalizacji zgłosiło się 9 drużyn. Wzorem poprzedniej kategorii 3 najlepsze z poprzedniego sezonu zostały rozstawione i te kuleczki z ich nazwami znajdują się tutaj. To będą drużyny Pyry z Budu Ostrołęka, Bestkanu Kaman Volley i Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój. 6 pozostałych czeka na swoje dolosowanie do 3 grup, w których będą rywalizować poszczególne drużyny z numerami od 1 do 3. Zaczynamy. Pierwsza drużyna z rozstawionych to jest drużyna Banku Spółdzielczego Jastrzębie Borynia. Tak nazywa się zespół, który przystąpi do rywalizacji w kategorii 40+. Najpierw losujemy grupę dla drużyny Jastrzębia. Jastrzębie będzie grało w kategorii A, drużyna z Jastrzębia. Z tego co pamiętam, drużyna z Jastrzębia to jest jedna z najbardziej utytułowanych drużyn, które w ogóle biorą udział w Mistrzostwach Polski Old Boyów. I gdybyśmy tak mieli zliczyć występy drużyny z Jastrzębia, to podejrzewam, że mogłoby być tak, że brali udział chyba we wszystkich edycjach, jakie za nami. Numer dla drużyny z Jastrzębia. Gramy wszystkie mecze w hali Azoty w Kędzierzynie Koźlu, w hali mistrza naszego kraju. Numer 3 Jastrzębie Borynia. Numer 3 Bank Spółdzielczy Jastrzębie Borynia rozpoczyna rywalizację w grupie A z numerem 3. Drugi rozstawiony zespół. Drugi rozstawiony zespół to jest zespół Pyry z Bud Ostrołęka. 40+, drużyna z Ostrołęki. Zobaczymy teraz, w której grupie drużyna z Ostrołęki rozpocznie rywalizację. Rozpocznie rywalizację w grupie C, grupa C. No i jeszcze numer musimy poznać. Będzie to numer 1. Numer 1, drużyna z Ostrołęki startuje z numerem 1. No i ostatni z rozstawionych drużyn powinien to być Bestkan Kaman Volley. To jest drużyna, która jeździ praktycznie po całym świecie, rozgrywa wiele ciekawych spotkań w międzynarodowym towarzystwie, sporo wygrywa. No i ze względu na jednego z członków tej drużyny chyba najwięcej waży w tej kategorii, ale o tym porozmawiamy sobie w Kędzierzynie Koźlu, już na miejscu, kiedy się spotkamy. Kwiatek, pozdrawiamy Cię serdecznie. B, grupa B. No i jeszcze numer, z którym rozpocznie rywalizację drużyna Kaman Volley z numerem 3 w grupie B. Wiemy już zatem, co i jak grać będą drużyny rozstawione w całej rywalizacji. Teraz kolejny pojemniczek z kuleczkami i nazwami pozostałych 6 drużyn, które przystąpią do rywalizacji. Pierwsze wolne miejsce w grupie A to jest A1. A1 w grupie A z numerem 1 zagra Old Boy Głogów. Old Boy Głogów. Z Głogowa jest mój przyjaciel Grzegorz Kokociński, który jeszcze niedawno grał. Ciekawy jestem, czy się zgłosił do rywalizacji, ale on chyba jeszcze nie ma 40 lat, a może już ma. Zobaczymy w Kędzierzynie na miejscu. Ostatnie wolne miejsce w grupie
A to jest A2. A2. I tutaj będzie Espadon Szczecin. Espadon Szczecin. No, spodziewamy się też bardzo silnej ekipy, która, miejmy nadzieję, pokaże kawał dobrej siatkówki. Głogów Szczecin. Taki pierwszy mecz na początek. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. No i Jastrzębie w grupie A. Teraz grupa B. Losujemy pierwsze wolne miejsce, czyli numer 1. Statyści Kamienna Góra. Statyści Kamienna Góra. Miejmy nadzieję, że nie będą statystami podczas całej rywalizacji i sprawią niejedną niespodziankę. Też pokażą kawał dobrej siatkówki. Statyści Kamienna Góra, B1 i B2. Kto zagra z drużyną Kaman Volley? Kaman Volley chyba jeden z faworytów rywalizacji, myślę, w kategorii 40+. ŁKS Łęknica. ŁKS Łęknica trafia do grupy B i rozpocznie rywalizację pod numerem B2. No i ostatnia grupa, grupa C. Pozostały nam dwie drużyny na placu boju. Pierwszą z nich, która będzie grała z numerem 2, to jest Kania Siatka Gostyń. Kania Siatka Gostyń, drużyna, która rozpoczyna w grupie C z numerem 2 całą rywalizację. I ostatni z zespołów, tutaj niespodzianki, wielkiej być nie było. Stawiam, że będzie to Old Boys Mrozy. Gosir Old Boys Mrozy, kategoria 40+, trafia do grupy C i rozpoczyna rywalizację z numerem C3. Szybciuteńko reasumując zatem. Grupa A. Old Boy Głogów, Espadon Szczecin i Bank Spółdzielczy Jastrzębie Borynia. Grupa B to Statyści Kamienna Góra, ŁKS Łęknica i Best Can Kaman Volley. I grupa C to jest Pyrys But Ostrołęka, Kania Siatka Gostyń i Gosir Old Boys Mrozy. Rozpoczynamy losowanie w kolejnej kategorii, kategoria 45+. Tutaj zgłosiło się 9 drużyn, 3 jak zwykle rozstawione. 13 meczów będzie do rozegrania w tej kategorii. Procedura podobna jak w przypadku, nawet nie podobna, tylko identyczna jak w przypadku 40+. Ale przypomnijmy, w tym pucharku są 3 rozstawione drużyny. Są to zespoły XXL Warszawa, Kaman Volley Kędzierzyn Koźle i Rest Rzeszów. 6 pozostałych czeka na dolosowanie do poszczególnych grup. Tutaj mamy 3 kuleczki z grupami A, B i C. Wreszcie 3 numery, które przydzielone zostaną do kolejno wylosowanych drużyn. Rozpoczynamy losowanie. Pierwsza z rozstawionych ekip, zaraz się dowiemy, co to za ekipa. A to będą obrońcy tytułu XXL Warszawa. XXL Warszawa, bardzo silny zespół, w składzie którego występuje m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Kasprzyk. Tutaj ciekawostka, jest to drużyna zbudowana na bazie warszawskiej Politechniki, która swego czasu, no tak ze 20 parę lat temu, całkiem nieźle sobie radziła w rozgrywkach tak zwanej serii B pierwszej ligi. Na Mistrzostwach Polski Old Boyów, za wyjątkiem kategorii 35+ i 40+. Wszyscy pewnie pamiętają te czasy, że taka liga jeszcze u nas kiedyś funkcjonowała. Druga drużyna, nie, grupa teraz, przepraszam, XXL Warszawa, do której grupy trafi. Grupa B, XXL Warszawa rozpocznie rywalizację w grupie B i zaraz przekonamy się, z jakim numerem przystąpi do rywalizacji. Będzie to numer 2, B2, a to oznacza, że rozegra pierwszy swój mecz w tej grupie, ale z kim, przekonamy się o tym dopiero za chwileczkę podczas dalszej części losowania. Druga rozstawiona drużyna, albo drużyna z Kędzierzyna Koźla, albo drużyna z Rzeszowa. Kaman Volley Kędzierzyn Koźle, Kaman Volley Kędzierzyn Koźle, Kaman Volley Kędzierzyn Koźle trafi do grupy A. Kaman Volley Kędzierzyn Koźle rozpoczyna rywalizację w grupie A. No i jeszcze musimy się dowiedzieć, z jakim numerem przystąpi do rywalizacji. Z numerem 3. Zatem drużyna z Kędzierzyna Koźla będzie wiedziała już, w jakiej formie są drużyny, z którymi przyjdzie im rywalizować, bo rozegra dopiero drugi kolejny mecz w tej grupie i swoich przeciwników pozna. Ostatni z rozstawionych zespołów. Będzie to zespół Rest Rzeszów. Rest Rzeszów, kategoria 45+. Najprawdopodobniej trafi do grupy C. Tak jest, grupa C. No i jeszcze zobaczmy, z jakim numerem rozpocznie rywalizację w swojej grupie. C1, Rest Rzeszów rozpocznie rywalizację w grupie C z numerem
1, czyli zagra pierwszy i trzeci mecz w rywalizacji w fazie grupowej. No to dolosowujemy teraz wolne miejsca w poszczególnych grupach. W grupie A z numerem 1 Domino Jastrząb. Domino Jastrząb to jest drużyna, która będzie występowała w grupie A i będzie oznaczona numerem 1. Domino Jastrząb numer 1. Z numerem 2 w grupie A, kolejny ze zgłoszonych zespołów do rywalizacji, Siatkarz Turek. Siatkarz Turek, bardzo sympatyczna drużyna, pamiętam z poprzednich edycji. Spisywali się fantastycznie nie tylko na boisku, ale o to chodzi w tej całej zabawie, żeby tak to wyglądało. Grupa B. Pierwsze wolne miejsce to jest numer 1 XXL Warszawa, numer 2, a numer 1 to drużyna SG Sport Wieluń Łódź. SG Sport Wieluń Łódź, 45+ kategoria i to jest numer 1 w grupie B. No i pozostała nam jeszcze pozycja B3, numer 3, numer 3. W grupie B to jest drużyna Sąsiedzi Gorzów Wielkopolski. Sąsiedzi Gorzów Wielkopolski uzupełnia stawkę rywalizacji w grupie B. Pozostały nam jeszcze dwie drużyny do rozlosowania. Bobry Warszawa i MKS Mieszko-Połczyn-Zdrój. O właśnie, MKS Mieszko-Połczyn-Zdrój to jest drużyna, która będzie występowała w grupie C z numerem 2. Grupa C z numerem 2, MKS Mieszko-Połczyn-Zdrój. No i ostatnia z drużyn. Tą drużyną nie może być inaczej. Będą Bobry Warszawa. Swoją drogą ciekawe, czy dojdzie do derbowego spotkania w Kędzierzynie-Koźlu między XXL Warszawa a Bobrami Warszawa. Przekonamy się o tym w Kędzierzynie-Koźlu. 3 dni rywalizacji. Szykuje się naprawdę niezła zabawa i czas na jeszcze bardzo szybką końcową, tutaj końcowe podsumowanie. Patrzę na ciebie i się pogubiłem, widziałaś? Tak to bywa. Domino Jastrząb, Siatkarz Turek i Kaman Wolej Kędzierzyn-Koźle, to jest grupa A. Grupa B, 1, 2, 3 odpowiednio SG Sport Wieluń Łódź, XXL Warszawa, Sąsiedzi Gorzów Wielkopolski i grupa C, Rest Rzeszów, MKS Mieszko-Połczyn-Zdrój, Bobry Warszawa. Czas na kolejną kategorię, najliczniej obsadzoną, aż 12 drużyn zgłosiło się do kategorii 50+. Tutaj do rozegrania będziemy mieli 20 meczów, a zasady losowania są jasne, proste i przejrzyste, co zawarliśmy też w regulaminie rozgrywek. Najważniejsza rzecz, mamy tylko dwie rozstawione drużyny w tej kategorii wiekowej. Wszystko dlatego, że brązowy medalista z ubiegłego roku nie zgłosił się do rywalizacji. Zgłosiły się za to dwie drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce. Bank Spółdzielczy Jastrzębie Borynia i KRD Wrocław. Kuleczki z nazwami tych dwóch zespołów znajdują się w tym pucharku. Sekundeczka, wyjaśnię jeszcze, o co chodzi dalej. Tutaj mamy dwie kuleczki z przydziałem rozstawionych zespołów do grup A i C. Dlaczego akurat w ten sposób? Wszystko dlatego, aby te najlepsze drużyny ewentualnie mogły się spotkać po raz pierwszy dopiero w półfinale, aby uniknąć starcia bezpośredniego w 1/4 finału i dać możliwość obrony trofeów z poprzedniego sezonu. Regulamin zawarł takie, a nie inne decyzje, czyli drużyny rozstawione trafią do grupy A lub C. Z jakimi numerami, przekonamy się niebawem. 4 grupy po 3 zespoły, czyli 1, 2 lub 3, a pozostałych 10 drużyn w kolejności zostanie dolosowanych po przeprowadzeniu losowania rozstawionych zespołów. Bardzo proszę, pierwszy z rozstawionych zespołów, kategoria 50+. KRD Wrocław. KRD Wrocław, pierwszy z rozstawionych zespołów, drużyna KRD Wrocław, trafi albo do grupy A, albo do grupy C. Zaraz się przekonamy. Trafi do grupy A, KRD Wrocław trafia do grupy A i z jakim numerem przystąpi do rywalizacji? 1, 2 lub 3, KRD Wrocław, A2, KRD Wrocław, A2, drużyna z Wrocławia, która w zeszłym roku zajęła drugie miejsce, wywalczyła srebrne medale z drugiej pozycji, z pozycji A2 rozpoczyna rywalizację. No i drugi z rozstawionych zespołów, Bank Spółdzielczy Jastrzębie Borynia. Pozdrawiamy pana Radka, który tutaj wydzwaniał do nas od samego rana. 7:50, pierwszy telefon wykonany
celem dowiedzenia się, o której dokładnie będzie można obejrzeć losowanie. Internet, panie Radku, ma to do siebie, że może pan oglądać, kiedy pan chce, tylko warunek jest jeden, materiał musi być zamieszczony na stronie, a nasz już, jak pan widzi, jest. Grupa C. Grupa C i zobaczymy, z jakim numerem drużyna z Jastrzębia Boryni rozpocznie rywalizację w swojej grupie. Będzie to numer 2. Jastrzębie Borynia rozpoczyna rywalizację z numerem 2 w grupie C. Wiemy już, gdzie zagrają, w których grupach rozstawione drużyny. Czas na dolosowanie kolejnych zespołów do całej rywalizacji. Losujemy pierwszy zespół do grupy A. Tutaj mamy już drużynę z Wrocławia w rywalizacji. Pierwszą drużyną, która uzupełnia stawkę, jest gmina Gryfice. Gmina Gryfice. Gryfice swoją drogą bardzo piękna miejscowość. Wiemy, że ludzie tam uwielbiają grać w siatkówkę i przemieszczają się po całej Polsce, żeby towarzyszyć najlepszym drużynom w rywalizacji rozgrywek Plus Ligi i Orlen Ligi, ale tutaj spodziewamy się raczej panów w tej drużynie z Gryfic. Ostatnie wolne miejsce w grupie A. Numer 3 MTS Winner Titan Lux. Ja mam nadzieję, że ja dobrze wymieniam te wszystkie nazwy. Niektóre takie angielskojęzyczne, ciężko się tak domyślać tutaj na szybko, czy to tak czytać z polskiego, czy z angielskiego. Też dowiemy się w Kędzierzynie Koźlu wszystkiego, jestem o tym przekonany. Grupa B. Tutaj w grupie B nie mieliśmy jeszcze ani jednego zespołu, bo przypominam, rozstawialiśmy i rozlosowaliśmy dwa tylko zespoły. Gosir Old Boys Mrozy. Gosir Old Boys Mrozy to jest drużyna, która będzie występowała w grupie B z numerem 1. Mrozy z numerem 1 w grupie B. W kategorii 50+, kolejnym zespołem jest zespół Stocznia Darłowo M i W Darłowo Czarnków. Stocznia Darłowo M i W Darłowo Czarnków to jest zespół, który występował będzie w grupie B z numerem 2. Pierwszy mecz zagra z Gosirem Old Boys Mrozy. No i ostatni zespół w grupie B, który uzupełni nam całą stawkę, to jest drużyna Team Volley Bieszczady. Team Volley Bieszczady. Mam nadzieję, że w tej drużynie spotkam kilku znajomych, którzy w ubiegłym roku występowali w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej, które rozgrywane były w Przemyślu. Okazało się, że potrafią panowie i panie też wtedy fantastycznie odbijać piłkę na piasku. Tu spotkamy się w hali. Grupa C. Grupa C, kategoria 50+. W tej grupie broniący tytułu Bank Spółdzielczy Jastrzębie Borynia, a jego rywalem będzie AZS AWF 80 Warszawa. AZS AWF 80 Warszawa, drużyna z Warszawy, przystąpi do rywalizacji z numerem 1 w grupie C. AZS AWF 80 Warszawa, Bank Spółdzielczy Jastrzębie Boryja i numer 3 w grupie C to drużyna Inter Marine Masters Gdynia Kamieniec. Inter Marine Masters Gdynia Kamieniec to jest drużyna, która uzupełnia skład rywalizacji w grupie C w kategorii 50+. Pozostała nam grupa D. Tutaj nie mamy jeszcze ani jednej drużyny. Pierwszą z nich z numerem 1 będzie drużyna Płomienia Milowice. Płomień Milowice. Pozdrawiamy Waldemara Wspaniałego. To jest wielny fan drużyny Płomienia Milowice. Numer 2. Numer 2 w grupie D. Dedal Legnica. Dedal Legnica, kategoria 50+. Numer 2, Płomień Milowice, Dedal Legnica. I numer 3, ostatnia drużyna. Możemy się domyślać, kto będzie tą drużyną. Stobud Market Budowlany Katowice Cieszyn. Stobud Market Budowlany Katowice Cieszyn to jest drużyna, która uzupełnia nam stawkę 12 drużyn rywalizujących w kategorii 50+ na 22 Mistrzostwach Polski Oldboyów imienia Wojciecha Zielińskiego. 12 drużyn, dwóch medalistów z poprzedniego sezonu. To wszystko wygląda naprawdę przepięknie. 20 spotkań. Jestem przekonany, że emocji tutaj w żaden sposób nie zabraknie. Reasumując całe losowanie, podsumowując tę kategorię,
Grupa A, numer 1 gmina Gryfice, numer 2 KRD Wrocław i numer 3 MTS Winner Titan Lux. Grupa B, numer 1 Gosir Old Boys Mrozy, numer 2 Stocznia Darłowo MIW Darłowo Czarnków, Team Wolej Bieszczady numer 3. Grupa C, AZS AWF 80 Warszawa, numer 2 Bank Spółdzielczy Jastrzębie Borynia, numer 3 Intermarine Masters Gdynia Kamieniec i grupa D, numer 1 Płomień Milowice, numer 2 Dedal Legnica i numer 3 Stobud Market Budowlany Katowice Cieszyn. Czas na kolejną kategorię, kategorię 55+. Tutaj do rozegrania będziemy mieli 10 meczów, a wszystko dlatego, że 6 drużyn zgłosiło się do rywalizacji. Dwie z nich, najlepsze z poprzedniego roku, zostały rozstawione. Sport Partner Nowy Sącz to jest pierwsza z drużyn rozstawionych. Jedna z tych dwóch kulek należy do tej drużyny. Drugą jest Asprot Goleniów Szczecin. I te dwie drużyny będą rozstawione w grupie A i B. W obu grupach wystąpią po 3 zespoły. Tutaj mamy kulki z grupami A lub B i numery, które przydzielone zostaną rozstawionym drużynom. 4 pozostałe czekają na wolne miejsca po rozlosowaniu rozstawionych drużyn. Losujemy pierwszy z zespołów rozstawionych, kategoria 55+. Asprot Goleniów Szczecin, Asprot Goleniów Szczecin to jest pierwszy z rozstawionych zespołów. Zobaczymy, czy trafi do grupy A, czy do grupy B. Drużyna ta rozpocznie rywalizację w grupie A. I z jakim numerem przystąpi do rywalizacji? Są trzy możliwości. 1, 2 lub 3. Innej możliwości nie ma. Numer 2. Drużyna z Goleniowa zagra z numerem 2, Asprot Goleniów Szczecin. Numer 2 w grupie A. No i teraz Sport Partner Nowy Sącz. Sport Partner Nowy Sącz, bardzo utytułowana drużyna. Jeszcze pamiętam ten zespół, kiedy występował w kategorii 50+. No ale lata lecą, nic się z tym już nie zrobi. Natomiast panowie z pewnością będą w znakomitej formie. Pana Andrzeja, rozgrywacza, chciałem pozdrowić. Nie atakuj już tak więcej jak w zeszłym roku po autach. B. B, grupa B. Grupa B, drużyna z Nowego Sącza. No i zobaczmy jeszcze, z jakim numerem przystąpi do rywalizacji. Też z dwójką. Numer 2. Numer 2. Sport Partner Nowy Sącz w grupie B z numerem 2. Pozostały nam zatem 4 drużyny. Dwie z nich trafią do grupy A. Kto to będzie? Za chwileczkę się przekonamy. Mamy Tip Topol Pobiedziska, mamy KSK Kołczy Głowy, Old Stars Nałęczów i PGE Elektrownie Bełchatów. Tip Topol Pobiedziska. A1. Numer 1 w grupie A, drużyna z Pobiedzisk. I kto uzupełni stawkę z numerem 3? Kto zagra? PGE Elektrownia Bełchatów. PGE Elektrownia Bełchatów z numerem 3 w grupie A. Znamy zatem wszystkie zespoły, które wystąpią w grupie A. Wiemy też, kto wystąpi w takim razie w grupie B. Natomiast jeszcze nie wiemy, pod jakimi numerami. Z jedynką kto zagra z dwóch pozostałych ekip? KSK Kołczy Głowy. KSK Kołczy Głowy to jest drużyna, która rozpocznie rywalizację w kategorii 55+, w grupie B z numerem 1. Zagra z drużyną Sport Partner Nowy Sącz. Natomiast ostatnią drużyną, która przystąpi do rywalizacji w tej kategorii, będzie drużyna Old Stars Nałęczów. Old Stars Nałęczów, drużyna, która uzupełnia stawkę rywalizacji w kategorii 55+. 10 meczów do rozegrania, 6 drużyn. Złote, srebrne i brązowe medale czekają na najlepszych. Tip Topol Pobiedziska, numer 1 w grupie A, numer 2 to Asprot Goleniów Szczecin, numer 3 PGE Elektrownia Bełchatów, w grupie B numer 1 KSK Kołczy Głowy, numer 2 Sport Partner Nowy Sącz i numer 3 Old Stars Nałęczów. Tak wygląda podział na grupy. Zdrowia życzymy, siły, no i wytrwania przez te 3 dni, bo obiecujemy Wam, kochani, lekko nie będzie. Szanowni Państwo, czas na ostatnią kategorię 22. Mistrzostw Polski Old Boyów imienia Wojciecha Zielińskiego. Kategoria 60+. Tutaj do rywalizacji przystąpi 10 drużyn, które podzielone zostaną na 3 grupy A, B i C. W pierwszej grupie zagrają 4 zespoły.
w drugiej i w trzeciej po 3. Drużyny rozstawione, 3 najlepsze z poprzedniego roku. Profesjonal Warszawa, MCK jest Old Boye Jaworzno i XXL Wrocław. Tutaj znajdują się te drużyny. One zostaną przydzielone do poszczególnych grup. W kolejnym pojemniku mamy 3 kuleczki z numerami od 1 do 3. To są grupy B, C i D. Natomiast w grupie A są 4 wolne miejsca, dlatego też mamy 4 kuleczki z numerami 1, 2, 3, 4. Rozpoczynamy losowanie. Pozostałe ekipy, 7 ekip czeka na dolosowanie do wszystkich pozostałych wolnych miejsc po wylosowaniu rozstawionych drużyn. Pierwsza rozstawiona drużyna, Profesjonal Warszawa. Profesjonal Warszawa, bardzo utytułowany zespół. Panowie jeżdżą, grają w siatkówkę. Pamiętam w Kędzierzynie Koźlu, kiedy to było, 2009 albo 2010 rok, nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, ale opanowali korytarz hotelu w Kędzierzynie z gitarami. Zabrakło tylko ogniska tak naprawdę, ale było fajnie, sympatycznie. Do której grupy trafia drużyna z Warszawy? Drużyna z Warszawy będzie występowała w grupie A. Grupa A, Profesjonal Warszawa, grupa A. Przypominam, gramy w hali mistrza kraju, w hali Azoty Kędzierzyn. Kilka boisk będzie przygotowanych. A grupa A, czyli 4 wolne miejsca, 1, 2 lub 3 lub 4. Z trójeczką rozpoczyna Profesjonal Warszawa, rozpoczyna rywalizację z numerem 3. Profesjonal Warszawa, numer 3 do rozegrania będzie miał w grupie 3 spotkania. Natomiast pozostałe drużyny, też te rozstawione po 2 mecze grupowe i zobaczymy, co z tego wyniknie. MCK i S Old Boye Jaworzno. MCK i S Old Boye Jaworzno. Drużyna z Jaworzna trafia do grupy B. Drużyna z Jaworzna trafia do grupy B, czyli do grupy 3 zespołowej. I z jakim numerem rozpocznie rywalizację? Z numerem 3. Numer 3. Drużyna z Jaworzna rozpoczyna rywalizację z numerem 3. No i ostatni z rozstawionych zespołów. Nie trudno się domyślić, kto to będzie. Tak, jeszcze ważne, aby przygotować te numery, bo to niezwykle istotne. Kiedy się rozgrywa te mecze, o której godzinie, to wszystko podczas odprawy technicznej będziemy wiedzieli, nawet wcześniej podejrzewam. XXL Wrocław, 60 plus kategoria, XXL Wrocław. Trafia do grupy C i przystąpi do rywalizacji pod numerem, uwaga, 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 pod numerem 2. Drużyna z Wrocławia przystąpi do rywalizacji pod numerem 2. W tym pojemniku mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuleczek z nazwami zespołów, które uzupełnią stawkę rywalizacji w kategorii 60+. I rozpoczynamy od uzupełnienia grupy A. Tutaj trafią 3 kolejne zespoły. Z numerem 1 w grupie A w kategorii 60+ zagra Zagłoba Przysucha. Zagłoba Przysucha to jest drużyna, która będzie występowała w grupie A. Zagra między innymi z Profesjonalem Warszawa. Natomiast spotkanie tych drużyn odbędzie się w ostatniej serii spotkań. Kto będzie wcześniej rywalem drużyny z Przysuchy? Popatrzmy. Najpierw numer 2. A2. A2. Łódzka Amatorska Liga Siatkówki. Łódzka Amatorska Liga Siatkówki, ta drużyna trafia do grupy A i będzie rywalizowała z przypisanym i wylosowanym numerem 2 w całej rywalizacji. Stawkę grupy A uzupełni z numerem 4 Old Boy Stary Sącz. Old Boy Stary Sącz to też drużyna, która regularnie występuje w Mistrzostwach Polski Old Boyów. Waleczny zespół i tej walki też będziemy oczekiwać od całej drużyny w tegorocznej edycji rozgrywek. Uzupełniamy grupę B. Tutaj mamy wolne miejsca pod numerem 1 i 2. Z numerem 1 w grupie B zagra Osir Gorzów Wielkopolski. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorzów Wielkopolski. To jest drużyna, która występować będzie z numerem 1 w grupie B. No i numer 2 w grupie B. Tutaj będzie Tornado Koszalin.
Tornado Koszalin, też z tego co pamiętam, od kilku dobrych lat drużyna, która przystępuje do rywalizacji w Mistrzostwach Polski Old Boyów. Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Jaworzno. No i grupa C, dwa wolne miejsca, numer 1 i 3. Najpierw losujemy jedynkę. Pod numerem 1 Old Grymas Zielona Góra. Old Grymas Zielona Góra, numer 1 w grupie C. Ten zespół, numer 2 to wylosowany i rozstawiony wcześniej XXL Wrocław, numer 3 w kategorii 60+, ostatnia z drużyn biorąca udział w rywalizacji to KSK Lang Team Kołczygłowy. KSK Lang Team Kołczygłowy, kategoria 60+. Tak wygląda ta kategoria po naszym losowaniu. Przypominamy, Zagłoba Przysucha, numer 1, numer 2, Łódzka Amatorska Liga Siatkówki, numer 3, Profesjonal Warszawa i numer 4, Old Boy Stary Sącz, to jest grupa A. Grupa B, numer 1, to jest Osir Gorzów Wielkopolski, numer 2, Tornado Koszalin, numer 3, MCK IS Old Boye Jaworzno. Grupa C, Old Grymas Zielona Góra, numer 1, numer 2, XXL Wrocław, numer 3, KSK Lang Team Kołczygłowy. Tak będzie wyglądała rywalizacja w kategorii 60+. Do zobaczenia w Kędzierzynie Koźlu. Już teraz życzymy wszystkim ekipom powodzenia. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy niezapomniane widowisko, którym żyć będziemy do 23. Mistrzostw Polski Old Boyów. Przed nami 22. spotkanie w historii. Przypominam, 93. rok, pierwsze mistrzostwa w Jastrzębiu-Zdroju. Wtedy najlepszą drużyną była Asekuracja Warszawa. Tylko 6 drużyn brało udział w tej rywalizacji, a MVP tamtego turnieju został Wojciech Drzyzga. Jeszcze parę lat i Fabian Drzyzga też pewnie MVP Mistrzostw Polski Old Boyów zostanie. Losowanie 22. Orlen Mistrzostw Polski Old Boyów w piłce siatkowej jest za nami. Chciałem podziękować komisji, która czuwała nad sprawnym przebiegiem i regulaminowym przede wszystkim tego losowania, które mieliście Państwo okazję oglądać. Pan Cezary Matusiak, główny komisarz Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA, pani Renata Sobolewska, zastępca głównego komisarza Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA oraz pan Paweł Ignatowicz, koordynator do spraw rozgrywek Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA. Paula, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Co złego, to nie ja. Pan komisarz podpowiada środką, Marysią była Paula. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia w Kędzierzynie Koźlu.